No, ja myślę, że ważny jest też ten kontekst aktualny, który mamy. Jest wystarczająco dużo powodów dookoła, żeby budzić w sobie to, co, co Jan Paweł II nazwał wyobraźnią miłosierdzia. Znaczy dookoła mamy naprawdę ludzi, którzy są zamknięci w domach choćby przez swój wiek, albo przez kwarantannę, albo przez chorobę, albo przez śmierć kogoś bliskiego. To są. Sytuacje bardzo poważne, i jeśli ktoś miałby pościć w ten sposób, że sobie ode, odejmuje czy ogranicza sobie jedzenie, ale tak naprawdę nie, nie zauważa tych ludzi dookoła, no to coś jest głęboko nie w porządku. To, to W tym tekście, który ojciec Aleksy przytaczał z Izajasza, to tam jest też o tym mowa, także nie, nie nazywa się postem tego, że odmawiam sobie jedzenia i tłukę pięścią ludzi, bo jestem wściekły, bo jestem głodny po prostu. No to Tego nikt nie nazwie postem. Zwiesić głowę jak sitowie i ubrać worek na siebie to nie jest żaden post, to jest przebranie. Więc pewnie bym, jeśli miałbym coś podpowiadać, to zresztą tak zawsze robię, na przykład, kiedy prowadzę rekolekcje w czasie postu, to zawsze jednak namawiam właśnie i na post, i na jałmużnę. Rekolekcje same w sobie są czasem modlitwy, bo są czasem słuchania Słowa Bożego, więc jakby ta, ta przestrzeń modlitwy się powiększa, ale ta modlitwa właśnie czymś musi też zaowocować, więc post, z którego rodzi się jałmużna, są bardzo piękne rzeczy. Pamiętam, nie wiem, z Takich rekolekcjach, które przeżywaliśmy z księżmi naszej diecezji w wyniku Jałmużny kupiliśmy auto do hospicjum na przykład I to jedno spotkanie jedno spotkanie księży i Jałmużna, na którą się wtedy zdobyli była właśnie taka, że kupiliśmy auto do hospicjum, bo nie było dla lekarza samochodu, żeby mógł jeździć po, w ramach hospicjum, pracy w hospicjum domowym i wtedy to jest sensowne, znaczy Odmawiam sobie czegoś, ale to nie chodzi o to, na przykład, żeby nie jeść, i żeby mi się jedzenie w lodówce zepsuło. Tak? To, to wtedy jest dodatkowy grzech, tak naprawdę, a nie. My, my mamy taką sytuację, przecież teraz proszę zobaczyć w świecie naszym, który jest zwariowanym światem konsumpcji, że nieraz jedzenie się topi, produkty żywnościowe się topi w, w morzu, żeby utrzymać cenę żywności. Nie? Papież mówi Franciszek w jednym ze swoich tekstów, że każde wyrzucone jedzenie jest kradzieżą ze stołu ubogich. To bardzo ostre słowo papieża, że jeśli wyrzucam jedzenie, to ukradłem jedzenie ze stołu ubogiego.